Monika Ferreira, autorka programu Dobra Franczyza w Biznes 24, jest naszym kolejnym gościem. Kłaniam się nisko, pani Moniko. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Spotykamy się dlatego, bo z pani pomocą chcemy rozstrzygnąć pewien dylemat. Ja myślę, że oglądając program Dobra Franczyza można ten dylemat w ogóle rozstrzygać regularnie, kiedy ktoś ma pomysł na własną aktywność, ale nie mogłem nie skorzystać z takiej okazji, żeby spróbować to także w ogóle u siebie w jakiś sposób zestawić i służyć pomocą widzom, którzy nas oglądają po 21. Bo chodzi mi o to, czy jeżeli ktoś nas ogląda w tej chwili i rzeczywiście myśli, to mogą być bardzo różne elementy i czynniki, które prowadzą do decyzji o własnym biznesie, to zwykle taka intuicyjne w ogóle myślenie prowadzi do szukania w ogóle pomysłu na ten biznes. Często ten pomysł już jakoś jest zakorzeniony na przykład w jakichś doświadczeniach zawodowych. I teraz moje pytanie jest takie. Czy należy pani zdaniem skanalizować to myślenie przez jakiś czas, nie na to, żeby rozwijać ten własny pomysł, tylko stop, zainteresujmy się tym, czy ten pomysł albo podobny ktoś już nie realizuje i nie przyłączyć się w ramach franczyzy do tego, żeby te swoje pierwsze kroki biznesowe nie wykonywać w oparciu o własny model biznesu, ale sprawdzony model franczyzy? No, z pewnością franczyza jest bezpieczniejszym sposobem rozwijania własnego biznesu i własnej działalności i to może być naprawdę dla bardzo wielu osób rozwiązaniem i nawet docelowym, a nie tylko przejściowym. Natomiast jak to pewnie zwykle bywa, trzeba wiedzieć, w co się wchodzi i co się wybiera, bo można wybrać dobrą franczyzę, odpowiedzialny franchising, takie rozwiązanie rynkowe, które pozwoli ci zarobić w sieci, bo dostaniesz know-how i rozwiązania strategiczne, organizacyjne, technologiczne, zarządcze, takie, które rzeczywiście pozwolą fajnie monetyzować tą swoją przedsiębiorczą działalność, a można, nie wiedząc, na przykład nie przygotowując się, wybrać jakąś franczyzę, kierując się tylko tym, że to będzie franczyza po prostu i to już będzie to kryterium wyboru i bardzo źle trafić. Czyli to jest bardziej kwestia tego, żebyśmy sprawdzali warunki działalności franczyzowej, czy bardziej tego, żebyśmy bardziej przemyśleli, co my chcemy robić i konfrontowali to z tym, jaka jest ta oferta dla franczyzobiorców. Czy jedno i drugie, ale wymagające głębokiej jakiejś refleksji. Tak, to refleksja to jest w ogóle punkt początkowy i pewnie w tym, co pan powiedział, jest jakaś sekwencja zdarzeń i taki proces wchodzenia w zaangażowanie we współpracę franczyzową. Pierwsze oczywiście to jest to, jak ja chcę urządzać swoje dni, z jakiego projektu zawodowego albo doświadczenia zawodowego się wywodzę. I tutaj jakby to pewnie wpłynie na to, jaką franczyzę wybiorę, no bo ktoś, kto wychodzi z korporacji i zawsze tam zarządzał, to pewnie chętnie wybierze bankową franczyzę, otworzy parę oddziałów banków i będzie jakby multifranczyzobiorcą na przykład w takiej franczyzie, a jakaś, nie wiem, młoda mama, która szuka projektu zawodowego, ma 4 godziny dziennie na pracę, weźmie może jakąś edukacyjną lub mało angażującą i będzie sobie w ten sposób to swoje życie zawodowe realizować. Więc jakby pierwsza rzecz to jest kwestia stylu życia i mojego zaangażowania i doświadczenia, z którym wchodzę w ten projekt. Ale potem to się dopiero zaczyna, bo jak już wyobrażam sobie tą materię, no to muszę dobrze wybrać. I sztuką jest po pierwsze umieć rozpoznać dobre franczyzy i wiedzieć, jak te marki konkurują, bo gdybyśmy na przykład sobie wyobrazili jakąś franczyzę w retailu tak zwanym, czyli w handlu detalicznym, jakiś sklep chcieli otworzyć, to one nie są wszystkie takie same, bo mają bardzo różne wsparcie dla franczyzobiorców i różnie kształtują te przewagi konkurencyjne, więc jako kandydat, jak wybierasz, to patrz na te przewagi. I teraz kluczem totalnym dla mnie jest to, jak jest organizacja franczyzowa zbudowana, jak system chodzi i tym samym, jakie ja wsparcie dostanę. Bo są franczyzy miękkie, które dają nie tak dużo, pewnie jakiś funkcjonalny know-how, jak prowadzić sklep, aptekę, supermarket, a są takie, które są tak zwanymi
powiedziałabym, twardymi franczyzami, co nie znaczy, że włosy ci wyrwą z głowy i masz robić jak ci każą, tylko dają naprawdę bardzo dużo wsparcia. Prowadzą istotnie jak po sznurku, ale to jest o wiele korzystniejsze, bezpieczniejsze, bo to znaczy, że system jest dodefiniowany i poprowadzi cię do tego, jak ty najlepiej, jaką drogą masz iść, żeby w tej sieci zarobić. Ja nazywam te takie twarde franczyzy często takie dobrze poukładane, dobrze konkurujące, dające narzędzia konkurowania franczyzobiorcom na lokalnych rynkach, tak zwanym impact franchisingiem. To jest taki odpowiedzialny franchising, który wyposaża swoich franczyzobiorców w know-how strategiczny, technologiczny, zarządczy, organizacyjny przede wszystkim, w system działania po to, żeby wpływać na ich wynik finansowy, na ich funkcjonowanie na rynkach lokalnych i pomagać im lepiej zarabiać w tym biznesie franczyzowym. Jasne. Pani Moniko, a mam takie, znaczy to, co Pani powiedziała, jest jedną taką refleksję ja wyciągam, że jeżeli ktoś w ogóle myśli o byciu franczyzobiorcą, to musi zakładać w mniejszym czy większym stopniu, ale jego jakąś aktywność w tym biznesie. Nie może to zakładać takiej pasywnej formy, tak jak na przykład ktoś sobie myśli o pasywnym inwestowaniu i można wybrać takie produkty bardzo oszczędne, które powodują, że nie wiem, ta stopa zwrotu będzie jakaś tam i ona będzie w długim okresie nawet utrzymana. Ale tutaj tak nie może być, jak rozumiem. Może, ale nie często, pewnie rzadziej tak jest. Zwykle taki franczyzobiorca, który przystępuje do jakiejś sieci franczyzowej, to jakby on sobie w pierwszym kroku powinien zdecydować, czy on się angażuje tylko z poziomu zarządzania takiego tym biznesem strategicznego, czy też angażuje się operacyjnie i jest w takiej codzienności operacyjnej działania tego biznesu. Niektóre marki sobie zastrzegają, że musi być ta bliskość franczyzobiorcy. Czasami są inwestorzy, na przykład w sieciach paliwowych po prostu inwestują w te stacje i ktoś tam menedżuje ten biznes. Więc może i tak zrobić. W zależności od tego, w co wchodzi. Jasne, czyli to tutaj w ogóle to nie jest w takim razie takie twarde, że trzeba po prostu ileś tych godzin tam spędzić. To jest kwestia w ogóle tej bardziej tego, tej branży. I teraz, Pani Moniko, ostatnie pytanie mamy mało. Panie redaktorze, przepraszam, jedną bardzo ważną, bo zgubiłam. W większości franczyz, powiedzmy, zakładając, że to operacyjne, takie fizyczne bycie tego franczyzobiorcy w biznesie jest, to jedną rzecz trzeba wiedzieć, że nawet jak jest dobrze złożony model franczyzy, taki, który jakby inicjalnie pozwoli ci zarobić, jest przemyślany, naprawdę dobrze się monetyzuje po stronie franczyzodawcy i franczyzobiorcy, to franczyzobiorca musi pamiętać, że to nie jest tylko kwestia modelu, który mu zagwarantuje zarabianie i że zarobi, tylko to jest też kwestia jego przedsiębiorczości, podejścia właścicielskiego, takiej właścicielskości tego biznesu, bo we franczyzie ten model nie jest wszystkim. To synergia między modelem dobrym, który wybierzesz, i twoją przedsiębiorczością franczyzobiorcy, ja ich nazywam 2.0, takich dojrzałych przedsiębiorców, da ci ten wynik. I ta synergia będzie tym, o co by chodziło. I teraz niektóre sieci wkładają franczyzobiorców do szuflady i mówią, dobra, rób jak ci mówimy, i tam ta przedsiębiorczość franczyzobiorców gdzieś tam ograniczona, a niektóre bardzo ją stymulują, rozwijają, podbijają, żeby było lepiej.